Marcin Lis, Business Insider Polska. To kolejna rozmowa o finansach. Naszym gościem jest pan Antoni Karśnicki, dyrektor w Azimutus, specjalista od fuzji i przejęć. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek takie pytanie dotyczące samego rynku. Jego obraz wykreowała trochę telewizja, seriale typu Sukcesja, Suits pokazują nam raczej tę chyba brudną stronę fuzji i przejęć, ale czy w rzeczywistości to tak wygląda? Czy więcej jest tych takich brudnych zagrywek? Czy to jednak jest elegancka, czysta praca? Bardzo dobre pytanie. Ja lubię trochę bardziej myśleć o tym rynku, czy o bankierach inwestycyjnych, jako o Jamesach Bondach, czy Wiedźminach tego świata. W tych filmach no to jest taki trochę przerysowany obraz. W Sucach no to tak trochę z punktu widzenia prawniczego można powiedzieć, że do tematu się podchodzi, a jednak wydaje mi się, że praca bankiera inwestycyjnego, praca doradcy M&A jest no zdecydowanie bardziej bliżej pracy człowieka z funduszu na przykład niż pracy osoby z kancelarii takiego zwykłego prawnika. Co do tej czystości, brudności, no też pewnie dużo można by mówić. Nie mogę powiedzieć, że jest ta praca zbyt brudna. Mogę powiedzieć, że na pewno jest ciekawa. Są oczywiście w niej różne tam powiedzmy skomplikowane elementy. Nie mam na myśli, że skomplikowane etycznie, tylko skomplikowane na przykład liczbowo, czy bardzo takie no trudne prezentacyjnie, żeby coś przedstawić w dobrym świetle, a czasami nie jest to takie łatwe. Więc czasami też trzeba mieć bardzo dużą dozę kreatywności i wyobraźni, czego wydaje mi się, że tam może w tych Sucach nie było. Tak? Tam było bardziej pokazane, jak się zmierzali z różnymi sytuacjami powiedzmy na scenie, a za tym też stoi no, często dużo jakiejś tam analizy, którą po prostu trzeba w spokoju przy komputerze, przed Excelem, przed PowerPointem wykonać. Więc o tyle wydaje mi się, że to może średnio prezentuje jakby istotę tej pracy, no ale czasami trzeba być właśnie frontmanem, trzeba gdzieś tam walczyć na ringu, że tak powiem, no to tutaj bardziej wydaje mi się, że James Bond czy Wiedźmin bardziej do mnie przemawiają jako takie trochę archetypy pracy takiego doradcy czy bankiera. To jak zatem wygląda taki dzień? Przychodzi firma i mówi, że jest zainteresowana jakąś transakcją i potrzebuje pomocy. Zazwyczaj to jednak my przychodzimy do firmy, okay. Chociaż oczywiście już tutaj no, Azimutus jest gdzieś tam na rynku od prawie 20 lat, więc też często zdarza się, że klienci przychodzą, no ale zazwyczaj to my jednak gdzieś tam biegamy za klientami. To tak jakby tradycyjnie ten rynek się dzieli powiedzmy na stronę taką bardziej sell side i stronę buy side, tak? Czyli buy side to są bardziej fundusze, no, a sell side to bardziej jesteśmy my. No i my gdzieś tam bardziej no, szukamy tych spółek, które można by komuś sprzedać, więc to można powiedzieć jest jakaś część naszego dnia, no ale powiedziałbym, że to jednak tak średnio patrząc przez lata mojej kariery, no, to jest jednak mniejszość. Większość to jest po prostu realizowanie projektów, które gdzieś tam są w toku, więc zależy też oczywiście od momentu w karierze, w którym się jest. Na początku to jest pewnie gdzieś tam więcej researchu, więcej przygotowywania różnego rodzaju kalkulacji i prezentacji, no a później im dalej w las, tym bardziej gdzieś tam zajmowanie się spinaniem tego wszystkiego, kierowaniem projektem, zapewnianiem, żeby to wszystko szło dobrze, czy też sprawdzaniem po prostu dokumentów, które ktoś inny wytworzy. Przed COVID-em powiedziałbym, że więcej było spotkań takich fizycznych, podczas których no, się tam więcej piło kawy i rozmawiało. Teraz trochę ta nowa rzeczywistość postpandemiczna zmieniła to w kierunku wideokonferencji, telekonferencji. No ale też tych spotkań, no, powiedzmy im dalej, tam gdzieś też jest sporo. Sporo spotkań wewnętrznych, sporo spotkań z klientami, więc no, tak to mniej więcej wygląda. A czego ta praca wymaga od kandydata, od pracownika, który już tam jest? Jakie umiejętności, jakie kompetencje, jaka wiedza i doświadczenie są kluczowe? To też kolejne bardzo dobre pytanie. Często się nad nim zastanawiamy, jak ktoś do nas przychodzi z kandydatów. No, tych kandydatów jest dość sporo, jednak zarobki są dość konkurencyjne, myślę, i praca ciekawa, taka niesztampowa. Czego my wymagamy głównie, myślę, to jest inicjatywa. W sensie zależy nam, żeby ten kandydat nie tylko charakteryzował się jakimś tam poziomem wiedzy czy umiejętności, ale też przejawiał inicjatywę, żeby gdzieś tam na koniec dnia te transakcje zdobywać, zamykać, no bo to tak naprawdę wiele rzeczy można robić dobrze, ale jak się nie robi ich bardzo dobrze, czasami z przekonaniem dużym, no to po prostu się osiągnie tylko tam dobry wynik, który może nie wystarczyć do tego, żeby taką transakcję zamknąć. Więc właśnie taka inicjatywa, to bym powiedział, jest rzecz najważniejsza. No oczywiście też warunkami do tego, żeby ktoś mógł do nas przyjść pracować i z sukcesem wykonywać swoje zadania, jest to, żeby
umiał liczyć, żeby tam gdzieś te wszystkie modele finansowe, które tworzymy, żeby mu się w głowie spinały i żeby to miało wszystko wewnętrzny sens, żeby umiał to też obronić przed klientem, więc jakieś umiejętności komunikacyjne. Chociaż tego może jest łatwiej nauczyć niż takich umiejętności stricte liczbowych. Języki też są bardzo ważne. No, angielski jest jakimś tam wymaganiem, które no, wszyscy mają, akurat my pracujemy sporo na projektach międzynarodowych, gdzie po prostu podstawowym językiem komunikacji jest angielski, więc on musi być bardzo dobrze opanowany, też żebyśmy nie musieli później po takiej osobie poprawiać dużo. No i to chyba są w sumie tyle. No, też trochę może to, jak w pracy na przykład dziennikarza, no to ważne jest, żeby ta osoba umiała napisać jakiś tekst, żeby jej to przychodziło w miarę ze swadą, no bo też w tych prezentacjach, które tworzymy, no trochę takiej opisówki, można powiedzieć, no musi być, więc to nie są to jakieś może bardzo wygórowane wymagania, żeby po prostu umieć liczyć, pisać, mówić przyzwoicie i gdzieś tam na koniec dnia się wykazywać inicjatywą. Więc tak jakby patrząc, przekładając na przedmioty uniwersyteckie, no to w sumie nie wymagamy jakiejś tam wyższej matematyki, tak? Czy jakichś tam skomplikowanych umiejętności ekonometrycznych. Czasami one są oczywiście przydatne, ale no, najbardziej bym się skupił jakby na miejscu kandydata zastanawiającego się, czy zaaplikować do tej branży, czy ma ten skillset, no to bym się skupił na tym, żeby umieć pisać, liczyć, mówić i mieć pewną inicjatywę. Wszystkiego innego tam wiedzy finansowej da się nauczyć w praniu. To pytanie jest takie, czy jest miejsce na tym rynku dla osób takich świeżo po studiach, czy to jednak już jest potrzeba osoby, która ma jakieś doświadczenie z tego sektora finansowego lub innego powiązanego i wchodzi tam, bo jednak ostatecznie te negocjacje z klientami są na tyle złożone, że taki świeżak zaraz po studiach może sobie nie dać rady? Znaczy to jest jakby kwestia też trochę wewnętrznej hierarchii w firmie i roli jakby poszczególnych osób, więc jak najbardziej takie osoby po studiach to jest dobry pomysł, żeby właśnie się wybrać do doradztwa M&A-owego. Później też dla nich to tworzy jakąś tam szansę na przykład pójścia do funduszu, jak już się trochę tej wiedzy finansowej na przykład u nas nauczą, więc to jest dobry taki pierwszy krok. No, nie jest tak, że my ich wypuszczamy samych na klienta, jakby to czasami się tak mówi, że na przykład w niektórych firmach konsultingowych takich doradczych, no że właśnie tam od razu na klienta takiego tam świeżego absolwenta, czy nawet jeszcze nie tam na studiach się wypuszcza. No u nas zazwyczaj gdzieś tam jest tak, że jeżeli jest już ten kontakt z klientem, no to właśnie dyrektor, czy menedżer, czy partner też w tym kontakcie biorą udział. No i tam gdzieś ta młoda osoba może się trochę nauczyć tego, a też jakby co jest specyfiką trochę naszej firmy względem niektórych większych, też ta ekspozycja tej osoby na klienta jest po prostu większa. Tak? W niektórych organizacjach to wiem, że to jest tak bardziej, że tam gdzieś już trzeba być tam na trzecim, czwartym stopniu, żeby tego klienta w ogóle zobaczyć i wziąć udział w jakimś spotkaniu. No u nas staramy się zawsze tam uwzględniać też młodszych członków zespołu, no bo sami wiemy, że to tą krzywą uczenia się mocno wzmacnia. A co w przypadku osób, które już są na tym rynku, zgłaszają się do was i na co patrzycie? Jak sprawdzacie, czy ma te inicjatywy, czy te umiejętności są dopasowane do waszych potrzeb? Co jest takim kluczowym aspektem, który powie, tak, ta osoba już doświadczona, która chce przejść do M&A z jakiegoś innego sektora, musi pokazać, żebyśmy ją chcieli? To jest no, dobre pytanie, w sensie ciężko jest jakby taki jeden szablon do tego przyłożyć. Niektórzy kandydaci mają osiągnięcia wcześniejsze różnego rodzaju. Jeżeli nawet właśnie to jest pytanie, jak definiujemy jakby, że są już na tym rynku versus nie są. No, trochę pokrewnych różnych powiedzmy zawodów, które też mają do czynienia z transakcjami. No i wtedy powiedzmy jak szeroko rozumianej branży transakcyjnej już trochę przepracowali, no to jednak te zamknięte transakcje są takim powiedzmy głównym czynnikiem przez pryzmat, którego można oceniać kandydatów, czy tam gdzieś no, oceniać ich powiedzmy przydatność, czy jakoś prognozować, czy będą dobrze później performowali. No ale też w trakcie samej rozmowy wydaje mi się, że też to widać, jednak przeprowadziwszy w życiu, no tam wydaje mi się, że już chyba setki rozmów kwalifikacyjnych, no to widać, że niektórym po prostu się chce, widać, że gdzieś tam nawet prezentując swoje CV wskazują tam dziesiątki inicjatyw, czy
kilka czy kilkadziesiąt inicjatyw, w których się angażowali, no, a niektórzy mają z tym duży problem i tak jakoś wtedy też widać, czy taka osoba jest w stanie tą inicjatywę zapewnić, czy nie. No, musimy też trochę wybalansować, bo czasami też w naszym zawodzie pracują osoby, które może bardziej są mocniejsze w tej sferze liczbowej. Też są przydatne oczywiście, też często zdarza się tak, że te osoby dopiero po jakimś czasie rozwijają skrzydła, jeżeli chodzi o tą inicjatywę, więc z różnych też stron można, powiedzmy, wejść. No, jakąś umiejętnością się trzeba wykazać, no i czasami to jest różnie. No, też różnie bywa. W każdej firmie takiego rodzaju też są okresy wzmożonej bardziej rekrutacji, kiedy na przykład jest właśnie dużo transakcji w toku, no i trzeba na szybko już tutaj kogoś mieć nowego, no i wtedy trochę, powiedzmy, można nagiąć pewne kryteria. A są też momenty takie, że no, szukamy bardziej długoterminowo kogoś po prostu, kto byłby idealnie pasujący do profilu. Skorzystam teraz z tej wiedzy, że przeprowadził pan setki rozmów, o taką radę dla tych kandydatów. Jak wybalansować prezentację projektów, w których się brało udział, pomiędzy tym, że pewna liczba będzie już przesadą, odwoływanie się jakoś bardzo wstecz, albo z drugiej strony informowanie o jakichś średnio istotnych projektach, też może zrazić potencjalnego pracodawcę. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam, że ta inicjatywa to też nie może być wręcz narzucanie się i pokazywanie, jaki to jestem wspaniały. Oczywiście. Znaczy, to trzeba jakoś wyważyć kilka czynników. Też poufność jednak w tej branży jest istotna, więc tam też jest jakaś dość istotna część rzeczy, których po prostu nie można mówić, ponieważ wszyscy, powiedzmy, jesteśmy zobowiązani jakimiś tam umowami o zachowaniu poufności czy odpowiednimi klauzulami. Wydaje mi się, że no, taki attention span osoby, która jest na rozmowie, no to tak trzy rzeczy jakby, że tak trzy rzeczy w jakiejś kategorii, tak jeszcze człowiek jest w stanie zapamiętać, jak już tutaj, nie wiem, wchodzimy w 10 przykładów, to już chyba trochę za dużo, więc tak wydaje mi się, że dwa, trzy naprawdę dobre przykłady to pewnie powinno wystarczyć. No, ja akurat gdzieś tam też rekrutując się do większej organizacji kiedyś, przyszedłem tych rozmów rekrutacyjnych 7 chyba łącznie. Zresztą na każdą z nich trzeba jakąś tam artylerię, powiedzmy, mieć przygotowaną, więc też o tym należy pamiętać, że taka rekrutacja to często nie jest tylko jedna bitwa, ale i cała wojna. Wspomniał pan o rekrutacji do większej organizacji i to jest akurat ciekawy wątek, bo teraz pracuje pan w niewielkiej, ale znaczącej na rynku instytucji. Pracował pan w korporacji. A wcześniej pracował pan w tej samej instytucji, więc ma pan doskonałe porównanie takich mniejszych firm zajmujących się M&A i korporacjami. Czym różni się styl pracy tylko z takiego punktu widzenia codziennego? Bo z punktu widzenia rynkowego wiemy, ale dla pracownika? W niektóre dni nie różni się niczym, ale jednak no, dużą część, tak jakby ogólnie patrząc, dużą część czasu pracy jednak się różni. W takiej mniejszej organizacji no, nie ma takiego korporacyjnego całej takiej korporacyjnej otoczki, tak? W sensie nie trzeba robić jakichś obowiązkowych szkoleń, które korporacja narzuca. Nie trzeba się tam w jakieś, nie wiem, HR-owe formatki wpisywać. No, odchodzi cała jakby masa biurokracji, która no, może wydaje się, że na początku, że nie jest taka uciążliwa, ale już po jakimś czasie, po kilku latach, no, jest jednak jakąś tam stratą czasu. No, oczywiście też rozumiem, że takie korporacje muszą takie wymagania realizować, ale jest to jednak taka, powiedzmy, zwinność organizacji jest czymś, co działa w takiej małej organizacji lepiej. No też już pracując w takiej małej organizacji lat kilka, to też ma się dużo większy wpływ na jej funkcjonowanie niż na kilkunastotysięczną korporację. Też przywiązanie ludzi często do mniejszych organizacji jest dużo większe, więc pracuje się bardziej w takim stałym gronie osób, co też można powiedzieć, że jest nudne z jednej strony, ale z drugiej też znając się dobrze, ludzie są w stanie, wydaje mi się, osiągnąć dużo lepsze rezultaty w pracy często, więc wydaje mi się ten dzień, no, też zważywszy na to, że korporacja to zazwyczaj mi się jednak kojarzy z taką bardziej fabryką, tak? Więc to często jest taki dużo bardziej jednorodny rodzaj pracy, że się robi bardziej to samo. No a w naszej organizacji są bardzo różnorodne projekty. Od czasami projektów takich bardzo z polskimi mniejszymi przedsiębiorcami, które no, są takie, powiedzmy,
bardziej lokalne, no, po projekty bardzo międzynarodowe, gdzie nawet, powiedzmy, zahaczając trochę o dyplomację, trzeba gdzieś tam działać, no, powiedzmy, w zupełnie innej strefie czasowej i językowej, co jest bardzo ciekawe i rozwijające. Jako że czas nas goni, muszę zadać ostatnie pytanie. Jaka jest pańska kluczowa rada dla osób, które już są w M&A albo chciałyby być, aby odnieść sukces? To jest ta inicjatywa, czy coś jeszcze? Myślę, że inicjatywa to jest jednak ta kluczowa rzecz, ale też dwa inne aspekty, które już bardziej się odnoszą nie do tego, żeby jakby wejść, tylko do tego, żeby później dobrze w tej branży się czuć, wydaje mi się. No to jedna rzecz to jest granie zespołowe jednak, no bo to nie jest taki sport, który da się w pojedynkę po prostu zrobić wszystko, transakcje tam zacząć, zamknąć i wszystko zrobić, tylko żeby jednak grać zespołowo i sobie tą piłkę podawać. No a drugie to jest tak bardziej maraton niż sprint. Często te transakcje to nie jest tak, że się zamykają w ciągu tam 2 miesięcy i już później koniec. Szczególnie właśnie na rynku prywatnym, czyli no w tych transakcjach niegiełdowych, no to są miesiące, czasami nawet lata. Więc trzeba pamiętać o tym, że sukces, no, czasami może być dość mocno odwleczony w czasie, ale to nie znaczy, że on nie nastąpi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Antoni Karśniecki, dyrektor w Azimutus. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na kolejne odcinki Rozmowy o Finansach.